szczeniaczki pojawiły się na świecie. Co dalej? Przede wszystkim musimy zapewnić im odpowiednią temperaturę. Takie szczeniaczki w pierwszych tygodniach życia nie mają termoregulacji i musimy je dogrzewać. Ja używam poduszek grzewczych, kocyka grzewczego, natomiast są też lampy specjalne grzewcze. To już jest kwestia wyboru hodowcy, co będzie mu bardziej pasowało. Przez pierwsze 2-3 tygodnie tak naprawdę nie mamy zbyt wiele roboty, jeżeli wszystko idzie tak jak powinno. Suczka sama masuje językiem psie brzuszki, dzięki czemu one mogą robić kubki po prostu. Jeżeli tego nie robi, musimy ją zastąpić. Natomiast jeżeli suczka jest dobrą mamą, wylizuje szczeniaczki, karmi, sprząta po nich, to tak naprawdę pierwsze 2-3 tygodnie nie są takie jeszcze dla hodowcy bardzo trudne. Kiedy szczeniaki kończą już 3 tygodnie, należy zacząć podawać im już stały pokarm. Ja używam karmy tej samej, którą je suczka. Dzięki temu jest mniejsze ryzyko wystąpienia biegunek u szczeniaczków. Taka karma powinna być namoczona, one wtedy jeszcze nie mają tak naprawdę ząbków, ciężko im by się gryzło, więc namaczam taką karmę, którą one, szczerze mówiąc, zawsze bardzo chętnie zaczynają jeść. Polecam zakup miseczki tego typu, bardzo wygodnie się w niej podaje, szczeniaczki się równo rozkładają tutaj wokół tej miski i nie przepychają się aż tak bardzo jak przy normalnych miskach. Co jeszcze? No na pewno należy szczeniakom zapewnić jakąś rozrywkę. Zabawa pomaga rozwijać im się psychoruchowo. Zabawki też powinny być odpowiednie, musimy trochę to przemyśleć. Nie polecam ludzkich zabawek. To zabawki ludzkie posiadają elementy, które szczeniak może odgryźć i połknąć, jakieś oczy. Jeżeli szczeniak rozerwie powłoczkę takiej zabawki, wypełnienie też na pewno może mu zaszkodzić, jeżeli je połknie, więc raczej polecam zabawki typowo psie. Możemy im zapewnić jakieś gryzaczki, kiedy już wyrastają ząbki, zaczynają dziąsła swędzić. Coś, czym będzie się taki szczeniaczek mógł zająć i niekoniecznie gryźć brata lub siostrę. Polecam naturalne gryzaki, bez dodatku sztucznych konserwantów, sztucznych barwników. To zawsze zwiększa ryzyko uczuleń, jakichś problemów gastrycznych. No nie? No tak. Kiedy szczeniaki kończą już 4-5 tygodni, już nie za bardzo chcą siedzieć w swoim kojcu i chcą wychodzić. Należy im oczywiście na to pozwolić. One też mają taką potrzebę załatwiania spraw fizjologicznych coraz dalej od miejsca, w którym śpią. Więc wtedy zaczyna się już trochę orka, bo trzeba chodzić i sprzątać na bieżąco. Wtedy duża ilość podkładów, proszę mi wierzyć, naprawdę bardzo się przydaje. Ręczniki papierowe, papier toaletowy, wszystko należy mieć pod ręką, najlepiej rozłożone po całym domu. Kiedy moje szczeniaczki kończą 3 tygodnie, przenoszę je z kojca porodowego do większych kojców metalowych, które za chwilę pokażę. Po prostu z kojca porodowego szczeniaczki już zaczynają uciekać, ponieważ jest za niski, przynajmniej mój. Więc wtedy mam możliwość zamknięcia drzwiczek, zamknięcia ich w środku, tam są bezpieczne. Mogę wtedy na trochę wyjechać z domu. Nie na długo oczywiście. W wieku 7-8 tygodni szczeniaczki muszą przejść przegląd hodowlany w związku kynologicznym. Zabieramy je tam wszystkie i wtedy sędzia ocenia ich przydatność hodowlaną na dzień dzisiejszy, tak? To jak wyglądają, jakie mają zgryzy, jaką mają sierść. I po takim przeglądzie hodowlanym szczeniaczki dostają metryki. I te metryki razem ze szczeniaczkiem taką metrykę ze szczeniaczkiem dostaje przyszły właściciel i z taką metryką może się udać do swojego oddziału związku kynologicznego i wyrobić pieskowi rodowód. Oddział związku kynologicznego, do którego chce się należeć, można sobie wybrać. To nie jest tak, że jest rejonizacja i jeżeli mieszkam, nie wiem, niedaleko Częstochowy, to muszę należeć akurat tam, chociaż akurat należę. Wybieramy sobie oddział, który nam po prostu najbardziej pasuje. Jadąc do nowego domu, szczeniaki przeważnie są zaopatrywane w wyprawkę.
W tej wyprawce na pewno powinna być chociaż jakaś niewielka ilość karmy, którą wcześniej jadły, żeby nowy właściciel miał czas zaopatrzyć się w taką samą karmę, ewentualnie delikatnie i spokojnie przejść na nowy rodzaj żywienia. Powinien piesek też posiadać książeczkę zdrowia, a w niej wszystkie potrzebne do tej pory odrobaczenia i szczepienia. Może też oczywiście hodowca do takiej wyprawki włożyć jakieś zabaweczki, miseczki, to już jest według swojego uznania. Jeżeli sprzedajemy zwierzę za granicę, to musimy takiemu pieskowi wyrobić rodowód eksportowy. To też wszystko w związku kynologicznym. W jakim wieku pieski powinny jechać do nowego domu? Wydaje mi się, że wiek 9 tygodni to jest taki dobry już czas. To już jest czas, kiedy one są na tyle duże, że mogą się uczyć od swojej mamy pewnych zachowań, a jeszcze są na tyle małe, że u nowego właściciela mogą się szybko i bezproblemowo przeważnie nauczyć zasad, które będą obowiązywały w nowym domu. Niedobrym czasem na wydawanie szczeniaka jest 8 tydzień. Jest on wyjątkowo newralgiczny i pod względem psychiki szczenięcia, i pod względem jego zdrowia.